Tadeusz Różewicz we Wrocławiu to wystawa, którą od 2 listopada można oglądać na ulicy Świdnickiej. Jest ona upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin poety, a także zapowiedzią przewodnika śladami Tadeusza Różewicza. Młodzi ludzie zrobili taką sondę we Wrocławiu, pytali o Tadeusza Różewicza i okazało się, że tak, no wiemy, że to poeta, wiemy, że we Wrocławiu, też nie wszyscy, ale w ogóle to jest dosyć krucho z tym. W związku z tym wydaje mi się, że takie wystawy, takie przedsięwzięcia, uczczenie takiej rocznicy jest niezmiernie istotne. Wystawa opowiada o ulubionych miejscach poety, kontaktach towarzyskich, życiu prywatnym czy upodobaniach kulinarnych. Pokazuje Różewicza od ludzkiej strony, nie jako jednego z największych literatów XX i XXI wieku, ale Tadeusza, który lubi spacery po zoo i Parku Południowym. W maju 1968 roku Różewicz był w Paryżu. Oglądał strajki studenckie, demonstracje, malowanie haseł na teatrze Odeon i takie rzeczy. I stamtąd prosto 3 czerwca wrócił do Wrocławia. Dokładnie o 21:30 postawił stopę we Wrocławiu. Od tego momentu, od 1968 roku, mieszkał tutaj aż do śmierci. Kontynuację wystawy można zobaczyć w Centrum Historii Zajezdnia, gdzie znajduje się szuflada zbiórka Tadeusza Różewicza. Na naszej wystawie mamy tutaj szufladę Tadeusza Różewicza, czyli ofiarowaną nam przez wnuczkę Tadeusza Różewicza autentyczną szufladę z jego biurka, zawartość tej szuflady. No i możemy zobaczyć, jakie przedmioty towarzyszyły mu na co dzień. Mnie najbardziej wzruszyło lusterko z Claudią Cardinale. Ja pamiętam, że w latach 70. każdy chłopak obowiązkowo nosił takie lusterko w tylnej kieszeni razem z grzebieniem, no bo włosy wtedy rzeczywiście nosiło się długie. Wystawę można oglądać na ulicy Świdnickiej. Echo 24, Agata Sibilak.